gdzie leży prawda. Witajcie w programie o projekcie Venus. Będziemy dzisiaj dyskutować z Danielem Grochalą. Jesteś, Danielu? Jestem, witam wszystkich. Jest także z nami Filip Czarnecki. Hej, witam Filipie. Wszystkich słuchaczy. No i jest także Anna Przychodzień, redaktorka Wolnych Mediów. Dobry wieczór. No i jestem też ja z Doskoku, Małgorzata Chawranek. Właśnie program miał poprowadzić ktoś inny, ale internet mu wysiadł, no i będę to robił z takiej pozycji, nic o tym nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem. Dodam tutaj, że moimi rozmówcami są Filip Toszczycy, wiedzą kto to jest, a Daniel Grochala, może go przedstawię, jest studentem trzeciego roku informatyki na WSG w Bydgoszczy, jest działaczem Zeitgeist i oczywiście zwolennikiem projektu Venus. Filip także jest zwolennikiem projektu Venus. No, miałyby z nami jeszcze dwie osoby, które miały być przeciwnikami tego projektu, ale niestety nie połączyły się z nami, nie ma ich teraz. Może zacznę od prostego pytania skierowanego do Ciebie, Filipie. Co to właściwie jest projekt Venus? Projekt Venus ma takie dwa główne znaczenia. Pierwsze, takie bardziej spopularyzowane, jest to plan zmiany obecnego systemu monetarnego na system, w którym byłaby gospodarka oparta na zasobach. Czyli nie byłoby pieniędzy, tylko byłby obrót zasobami. A druga, nieco taka mniej popularna definicja projektu, jest to organizacja założona przez pana Jack Fresco i Roxanne Meadows, która właśnie zajmuje się propagowaniem gospodarki opartej na zasobach oraz właśnie tej zmiany systemu na gospodarkę opartą na zasobach. To znaczy, że co, że płacilibyśmy równowartością bochenków chleba na przykład? Jak to było wyliczone, że punktami jakimiś czy coś? Nie, bo jeżeli byśmy zastąpili obecne banknoty, monety czymś takim jak, powiedzmy, nie wiem, jak to powiedziałeś, bochenki chleba. Bochenek chleba, no nosiłbym to wtedy w plecaku, nie? No to ale to byłyby pieniądze, bochenek chleba stałby się pieniądzem, a projekt Venus, czy tam gospodarka oparta na zasobach, zakłada całkowite wyeliminowanie pieniądza jako takiego właśnie środka wymiany. Czyli to by wyglądało tak mniej więcej, że nie potrzebowalibyśmy jakiegokolwiek środka płatniczego, żeby otrzymać te produkty, które są nam do życia niezbędne, które zapewniają nam przetrwanie. Tak. Ale w takim razie na czym polegałby podział właśnie pomiędzy osoby, które potrzebowałyby tych produktów? W jaki sposób on by następował i czy byłby sprawiedliwy? Czy każdy dostawałby na tyle, na ile by potrzebował? Bo tutaj mogłyby się pojawić pewne kwestie takie problematyczne. No właśnie, może teraz niech Daniel odpowie. Jasne, to będzie polegało na takiej zasadzie, że będzie grupa interdyscyplinarna, czyli grupa ochotników, wolontariuszy, którzy będą zajmować się nowym systemem. Będzie to scybernetyzowany system, maksymalnie zautomatyzowany, gdzie te najbardziej uciążliwe prace, najbardziej takie męczące dla człowieka i nudne, będą zastąpione przez maszyny z wykorzystaniem najnowszej technologii, a te prace, które uznamy jako ludzkość, które nie wiem, jakąś wartość dla nas mają, te prace będziemy wykonywać. I to będą wykonywali ludzie, którzy po prostu chcą pracować, gdyż nie będzie ich motywował do tego pieniądz, a sama satysfakcja z tego, że robią coś dla reszty, a reszta coś robi dla nich. Nie ma tutaj przypadkiem zagrożenia, że ktoś mógłby napisać jakiegoś wirusa lub coś i zniszczyć cały system? Dlatego nasz ruch, jest takie zagrożenie, ale nasz ruch dlatego kładzie nacisk na świadomość, na samą świadomość, gdyż człowiek świadomy nie wbija sobie noża w plecy, prawda? No tak, Daniel, a mogę ci przerwać? Jasne. Słuchaj, powiedz mi właściwie, czym się kierował i skąd się wziął ten pomysł u Jacka, skąd u niego ta inspiracja do w ogóle powołania takiego ruchu i skąd mu ten pomysł przyszedł do głowy? Tak, dzisiejsze problemy to jest to samo, co nas zainspirowało. On po prostu swoim sposobem myślenia, postrzegania rzeczywistości nas zainspirował. My to dalej przekazujemy. On po prostu zauważył, że żeby wyeliminować jakikolwiek problem, czy to społeczny, czy prywatny, musimy się dokopać do przyczyny problemu. O właśnie. Dokładnie. Bo prawda, dzisiaj modne takie zamiatanie skutków pod dywan, no to
nie powoduje, że te problemy znikną. Jeżeli chcemy się pozbyć problemu, musimy się dokopać do jego przyczyny. I on wraz z reżyserem Peterem Josephem, który wyreżyserował te filmy Zeitgeist, tą serię, nam ładnie te właśnie przyczyny tych problemów pokazują i właśnie projekt Venus jest jedną z możliwych alternatyw na pożegnanie tych naszych dzisiejszych problemów, które oscylują głównie wokół pieniądza. A są jakieś inne alternatywy? Oczywiście, każdy może wymyślić swoją. To nie jest, nie ma tutaj żadnego guru, absolutnie Jack Fresco nie jest guru. Ani nie, chodziło mi o to, żeś przedstawił, bo jeżeli mówisz, że to jest jedna z alternatyw, to może są jakieś inne alternatywy. No znaczy, możliwe, ja jeszcze do nich nie dotarłem. Na razie projekt Venus mi się podoba bardzo, gdyż no nie nic tak do mnie nie dotarło na razie jak to. W jaki sposób miałyby być przyznawane, nie wiem, tam jakieś punkty czy coś, które określą, ile produktów może ktoś otrzymać? Czy to jest po prostu tak, że ja gdzieś zgłaszam, że mam jakąś tam potrzebę i to dostaję? Czy chodzi o to, że muszę sobie nabić, nie wiem, na jakimś koncie bankowym czy coś, jakieś punkty, które określą, ile ja mogę za to punktów coś dostać, nie? To w sumie jest też taka forma pieniądza. Ja jeszcze dodam, właśnie to jest forma pieniądza i czy nie boicie się, że byłyby takie osoby, na pewno ktoś by próbował zgłaszać o wiele większe potrzeby niż w rzeczywistości ma. Czyli że próbowałby oszukiwać. Jak właśnie działałaby taka weryfikacja jego właściwych właśnie. Właśnie, to będzie tak rozwiązane, że dlatego powtarzam jeszcze raz, kładziemy nacisk na świadomość. Człowiek świadomy nie będzie brał 10 bochenków chleba, bo jemu 10 bochenków chleba nie jest potrzebne. Będzie rozwijał... No ale może brać, wiesz, kolejne tam jakieś tam no dobra... I ale pytanie po co? Pytanie po co? Po co mu na przykład... Je gromadzić. Są ludzie, są staruszki, które na przykład gromadzą, chodzą po śmietnikach. Ale mówimy o człowieku świadomym. Tak, my mówimy o człowieku świadomym, dlatego naciskamy, kładziemy nacisk na świadomość, bo człowiek świadomy nie potrzebuje mieć powiedzmy 30 rowerów. On potrzebuje jeden i co więcej, może nawet się nim dzielić, gdyż projekt Venus zakłada współdzielenie takich rzeczy jak rower, jak powiedzmy kij golfowy, czy nawet komputer, jeżeli się na to użytkownik zgodzi. Jeżeli nie, owszem, możesz wziąć swój kij golfowy do siebie, swój samochód, ale to będzie twoje brzemię, żeby to ze sobą nosić. W sumie nie będzie problemu, bo skoro nie będzie kasy w tym systemie, to nikt nie będzie kradł rzeczy, bo nie będzie za co ich w ogóle sprzedać, ani kupić. Zaraz. Powiedziałeś, że nie będzie kasy, ale jeżeli będą gromadzone jakieś punkty, że ktoś ma... Muszę ci przerwać, Maurycy. No. Założyłeś, że będą gromadzone punkty, a my jeszcze nie... Proszę, musi być jakoś przecież wprowadzony stosunek twojej pracy na rzecz społeczeństwa, prawda? I nie. Stosunek tego korzyści, które otrzymujesz. Znaczy, że mogę nie pracować bezrobotnym, mam dokładnie. Prawo na wszystko dostać. Dokładnie tak. Ty po prostu jako człowiek świadomy będziesz wiedział, czy chcesz pracować, czy nie i co ci to daje. Czy... Ale zakładamy też, przepraszam, że ci Daniel przerwę, że człowiek świadomy jednak będzie chciał pracować i będzie chciał cokolwiek robić na rzecz innych ludzi, prawda? Na tym polega... Może tak być. Na tym polega świadomość. Tak. No, ale tutaj daje... może być też sprawa taka, że nie wszystkim to może się podoba i niektórzy będą chcieli być, wiesz, wiecznie na zielonej trawce, tak jak dzisiaj, że od zasiłku do zasiłku biegają i w ten sposób system się może zawalić, bo będzie większe obciążenie potrzeb niż możliwości produkcyjne. Nie, właśnie dlatego ważne będzie przeanalizowanie, jakie mamy dostępne środki, rudy, wszelkiego żelaza i tak dalej, tych wszystkich naszych zasobów ziemskich i w odniesieniu do nich rozprowadzenie odpowiedniej produkcji, prawda, wyinżynierowanie środków transportu, magazynów, jak to rozwiązać, jak to zautomatyzować, to wszystko będzie zależało do techników. Ale tak naprawdę to będzie bardzo dużo czasu zajmowało i będzie musiał być wiele osób, które będą się tym zajmowały, prawda? Zgadza się. Taki dosyć skomplikowany system, tak żeby móc przeliczyć na każdego mieszkańca, określić jego potrzeby i tak dalej, tak żeby każdy dostał tyle, ile potrzebuje. No dokładnie, to z wykorzystaniem najnowszych technologii, superkomputerów. Dzisiejsze komputery poradziłyby sobie spokojnie z takim zadaniem, a już nie mówię o przyszłych, bo technologia się nie cofa, tylko idzie do przodu. To trzeba mieć na uwadze. A co ty na to, Filipie? No ja jeżeli, zanim jeszcze odpowiem na te pytanie, co tutaj się pojawiło, chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego. Otóż pana Jacka Fresco do stworzenia projektu Venus, do stworzenia gospodarki opartej na zasobach, skłonił wielki kryzys w roku 1929. Zauważył on wtedy, że mimo iż trwa kryzys, mimo że ludzie tracą swoje majątki w postaci właśnie dóbr materialnych, to Ziemia nadal pozostaje takim samym miejscem. Nadal jest tyle samo zasobów, nadal są produkty na półkach sklepów, nadal fabryki pracują,
nadal jest tyle samo ziemi zdolnej do upraw. Chodzi o to, że ziemia jest nadal takim samym miejscem. No oczywiście, że jest takim samym miejscem, no ale tutaj jak wyobrażałbyś sobie sam przeskok z obecnego systemu do tego projektu Wenus? Chociaż to się nie odbędzie bez jakichś tam zgrzytów. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, że ten program jest na żywo. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby tutaj zadać jakieś pytanie, no to może zadać na naszym czacie, ewentualnie jeżeli ktoś ma dostęp do naszych numerów gadu-gadu, no to na gadu-gadu. I pytanie właśnie tutaj do Ciebie, Filipie. Jak ten system miałby zostać wprowadzony w życie z przejścia z obecnego systemu do tego nowego? No to to właśnie... będzie jakaś faza przejściowa, nie? I wtedy może wszystko... No... Oczywiście tak. Kwestia tego przejścia, tej zmiany systemu monetarnego, tak obecnie zakorzenionego w naszej kulturze, na nowy system zupełnie odmienny, ponieważ nie oparty na pieniądzach, nie będący systemem monetarnym, tylko systemem opartym na zasobach, no to będzie wymagało z pewnością bardzo dużych zmian i stanowi to dla nas, czyli dla ruchu Zeitgeist, bardzo duże wyzwanie, to w jaki sposób przeprowadzić tą całą zmianę. Przecież będzie wiele osób, którym się to nie będzie podobało. Te, które stracą najwięcej, a które mają największą władzę, prawda? No tak, choć weź też pod uwagę to, że najbogatszych na świecie akurat nie jest najwięcej, tylko to jest... Tak, ale mają władzę w mediach, w środkach masowego przekazu i tak dalej, i tak dalej. Tak, i Jack Fresco, z tego co wyczytałem w jego publikacjach, liczy na to, że ten system sam doprowadzi się do tego, że upadnie, ponieważ obecnie ma miejsce coraz to większa automatyzacja środków przemysłowych. Coraz więcej ludzi traci pracę, ponieważ ich miejsca pracy są automatyzowane. Zamiast ludzi wprowadza się maszyny i to wprowadza się do tego, że właśnie ludzie nie mają pracy, jest coraz mniejsza zdolność ich nabywcza. No ale oni nic nie dostają, prawda? Oni nie mają z tego żadnych korzyści, tak, tak, nie dostają. Dostaje. Znaczy mówię o tych ludziach, którzy tracą pracę. W myśl projektu Venus maszyny mają dostać. Spada ilość osób, którzy mogą sobie pozwolić na jakieś tam dobra. No oczywiście, na dobra rzadkie. Tak ale tak powiedzmy sobie, że mamy już ten system wprowadzony, prawda? I teraz się pojawia sytuacja, w której każdy chce mieszkać w pałacu, każdy chce mieć tam kany ze złota i tak dalej, i tak dalej. No i to oznacza, że ten system nie da wszystkim ludziom tego, czego oni naprawdę oczekują. No, może im ewentualnie ja zapewnić jakieś podstawowe tam prawa, czy bochenek chleba, czy coś, ale nie da im wszystkiego, czego potrzebują. Kwestia rozdzielenia dóbr tego, jak to właśnie będzie wyglądało, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to jeszcze chciałbym dokończyć kwestię przejścia z tą siłą nabywczą. Jeżeli nie będzie siły nabywczej, no to ludzie bogaci zaczną po prostu tracić swoje fortuny, bo nie będą mieli z czego zarabiać. Ludzie będą tacy biedni, że nie dadzą im zarobić. A przepraszam, Filip, czy ja jeszcze mogę coś dodać do tego pytania odnośnie tego, na które teraz odpowiadasz? Mhm, oczywiście. Odnośnie tego przejścia. Tutaj podstawowym takim właśnie problemem, jeżeli chodzi o to, jak będą rozdzielane dobra i na jakiej zasadzie, czy ludzie będą chcieli tych pałaców, czy faktycznie każdy będzie świadomy. Wydaje mi się, że to nie stanie się, nie będzie miało miejsca to przejście na przestrzeni załóżmy naszego życia, czy nawet życia przyszłego pokolenia, że projekt Venus w tym momencie ci członkowie ruchu są takimi prekursorami tych zmian, natomiast musi wymrzeć stare pokolenie, które jest przywiązane do tego systemu monetarnego i ta świadomość tej gospodarki opartej na zasobach musi bardziej jakby się, nie wiem, no być bardziej obecna na co dzień w życiu tych nowych pokoleń, żeby one faktycznie znalazły w sobie taką inspirację do tego, żeby to wszystko się zmieniło. I wtedy może faktycznie będą ludzie świadomi, którzy nie będą chcieli mieszkać w pałacach i będą chcieli pracować, a nie żyć jak właśnie pasożyty kosztem innych osób. Wtedy no, właśnie może... Coś, wiesz co, Aniu, takie coś zaobserwowano na przykład we wspólnotach indiańskich. Tam akurat też nie było specjalnie jakichś pieniędzy. No ale taka osoba, która, wiesz, wszystko otrzymuje, a nic nie daje, no to po jakimś czasie się czuje właśnie jak pasożyt i sama zaczyna od siebie no coś robić na rzecz wspólnoty, prawda?
Tutaj jeden z czytelników zadał pytanie, akurat do mnie na gadu-gadu, czy ta droga właśnie, ten projekt Wenus, nie jest to przypadkiem droga do władzy korporacji informatycznej? Bo ktoś tutaj te, wiadomo, te światłowody i tak dalej, to do kogoś należy. I czy tutaj właśnie te superkomputery, bo przejście będzie trudne, czy to nie stanie się właśnie paczkiem osób, które marzą o globalizacji, czyli pozbyciu się waluty, i tak dalej, nie? Przecież teraz też wielkie banki chcą w ogóle odejść od papierowego pieniądza i żeby to się wszystko elektronicznie rozgrywało. Ale jeszcze najpierw chciałbym dokończyć kwestię tych poprzednich, bo jeszcze na żadne nie udało nam się tak w miarę wyczerpująco odpowiedzieć. Tak więc jeżeli chodzi o kwestię rozprowadzania dóbr, o to w jaki sposób je przydzielać, to czy komuś te dobra mają być przydzielane w większych ilościach w zależności od tego, jak on pracuje, jak działa dla społeczeństwa. To nie jest tak. To ma być tak, że dobra będą jednakowo dostępne dla każdego ze społeczeństwa. Czyli nieważne, czy i jak pracujesz na rzecz społeczeństwa, tylko te dobra po prostu są dla ciebie dostępne. Nie ma żadnego punktów, tak jak ty to wspomniałeś, żadnych punktów, żadnego innego systemu pieniężnego, czy tam monetarnego, który by to racjonował. Co będzie, jak tych dóbr będzie za mało, jak na potrzeby? I tutaj też jest jedna z najważniejszych kwestii projektu Wenus, czyli to, że dobra takie trwałe, typu nie wiem, telewizor czy chociażby komputer, nie będą co chwila to aktualizowane, tam modernizowane, tak jak ma to miejsce obecnie, czyli kupuję komputer i po 3 miesiącach jest on już przestarzały. Rzeczy będą produkowane tak, aby były jak najbardziej trwałe, czyli samochód kupujemy i nie jest tak, że on jest wytrzymały tylko przez 3 lata tam do końca gwarancji, tylko jest on wytrzymały przez jakiś tam maksymalnie możliwy okres. A i tak samo z budownictwem, jak u starożytnych Majów, że budowali na 1000-lecia, a nie na 10-lecia. No tak, teraz gdyby tak robiono, to po prostu większość korporacji światowych po prostu by zbankrutowała, nie mieliby na czym zarabiać. A Filip, jeszcze zapytam, jeżeli chodzi właśnie o te dobra, jak to jest... Teraz mamy taką sytuację, że ten sam sprzęt, na przykład odkurzacz, taki przykład podam, wytwarzają różne firmy, prawda? Załóżmy tam jest jakiś odkurzacz jednej firmy, drugiej firmy. I teraz te firmy prześcigają się, konkurują ze sobą. Każda chce jak najwięcej sprzedać tych odkurzaczy. Czy będzie coś takiego jak konkurencja właśnie w tym, czy projekt Wenus zakłada konkurencję, jeżeli chodzi o te dobra takie stałe, jak ty to określasz? Czy będzie po prostu jedna marka, czy po prostu to będzie jakoś tak produkowane dla każdego ta sama rzecz, tej samej marki? Jak to będzie wyglądać? Może teraz Daniel odpowie. Bardzo chętnie. To może Daniel właśnie. Bardzo chętnie. No to nie będzie absolutnie żadnej konkurencji, gdyż właśnie ona z początku była dobra, bo dała jakąś motywację, prawda, to mieliśmy postęp dzięki niej, ale teraz, znaczy konkurencja daje zawsze przegranego i wygranego i to jest właśnie ten problem, że w konkurencji ktoś, kto wygrywa, bierze wszystko, najsilniejszy wygrywa, bierze wszystko, a założeniem projektu Wenus jest współpraca wszystkich na korzyść wszystkich, czyli jeżeli... To jest taki jakby realny socjalizm z czasów PRL-u. Dokładnie. Konkurencji nie było, a produkty były jednak, tak? No, nie były jakieś tam rewelacyjne jakości. Ale tam był jeden problem, który projekt Wenus chce wyeliminować, a to jest właśnie obecność tej kości niezgody, czyli jakiejś formy wymiany, silnika napędzającego, prawda, korupcję, czyli pieniądza. To będzie system bezpieniężny, czyli pierwszy ustrój, który się będzie diametralnie różnił od poprzednich. Czyli porównywanie. Już były ustroje bez pieniędzy. No jaki? Na przykład jaki? No, wspólnota taka indyjska z Per było o tym akurat niedawno na wolnych mediach. Guamaro czy coś takiego, zaraz spróbuję sobie to odnaleźć. No i ta wspólnota została założona przez jezuitów i tam chociaż było trochę religii, to generalnie odbywało się tam bez pieniędzy ludzie. Były dzielone dobra i tak dalej i tam już zaobserwowano, o właśnie, już mam to, jezuickie redukcje paragwajskie. Mówimy tu artykuł, o systemie, się nazywała Indianie Guarani. Który ma zostać na dużą skalę, a nie na taką małą, jak w przypadku Indian, czy tam... Ale to była właśnie duża skala, to były duże obszary. No tak, ale chodzi... cały system, całe społeczeństwo działało na zasadzie właśnie bezpieniężnej. Mhm. Osoby, które potrzebowały coś, to po prostu składały zapotrzebowanie na jakiś konkretny projekt i produkt i otrzymywały tam chleb czy coś.
No i też się to wszystko rozwijało. W pewnym momencie projekt został zlikwidowany, ponieważ przestali się rozwijać pogoni za pieniądzem, nie? Bo przestali to było wiek. Interesować pieniędzem, przestali się interesować dobrami i się zaczęli rozwijać duchowo, nie? Polecam wszystkim ten artykuł, to się nazywa Wszystko było wspólne jezuickie redukcje paragwajskie na naszej stronie internetowej. To właśnie mi przypomina trochę ten projekt Wenus. Było parę pytań, na które nie odpowiedzieliście do końca. Tutaj postaramy się je uporządkować. Zacznijmy od tego, jak przejść z obecnego systemu do systemu, który preferuje projekt Wenus. No tak, to bardzo ważne pytanie. Można powiedzieć, że podstawowe, bo co z tego, że mamy jakąś tam szlachetną ideę, skoro nie znamy sposobu, w jaki możemy ją wprowadzić. Na znalezieniem tego sposobu koncentrują się wysiłki The Zeitgeist Movement, Resource Based Economy Foundation, czyli takiej fundacji. Istnieje kilka koncepcji dotyczących tego, jak miałyby wyglądać przejście. No może zacznijmy od pierwszej koncepcji. Pierwsza koncepcja pana... Taka najbardziej prawdopodobna. No nie wiem, czy ona jest najbardziej prawdopodobna. Jeszcze pół roku temu była bardzo prawdopodobna, kiedy szalał kryzys finansowy. Otóż pan Jack Fresco, czyli założyciel projektu Wenus, uważał, że system monetarny zawali się sam poprzez właśnie jakiś kryzys finansowy, kryzys finansowo-społeczny, tak dokładniej mówiąc. I właśnie kiedy obecny system się zawali, wtedy będziemy mogli sprawdzić, jakby w praktyce wyglądała gospodarka oparta na zasobach. Jest też druga koncepcja, która już nie zakłada tego, że obecny system się zawali, tylko zakłada takie stopniowe wprowadzanie elementów gospodarki opartej na zasobach, elementów projektu Wenus do obecnego systemu, czyli tworzenie takich jakby społeczności, takich, no nie wiem, jakby to nazwać, komun, które funkcjonowałyby na zasadach gospodarki opartej na zasobach. Czyli załóżmy, tworzymy jakąś wioskę czy miasteczko na obszarze jakiegoś państwa i tam sprawdzamy, jak funkcjonuje owa społeczność, jak to wygląda i przy okazji też promujemy istnienie czegoś takiego, czyli informujemy ludzi o alternatywnym kierunku rozwoju społeczeństwa. No to są takie dwie główne koncepcje najczęściej rozważane. Może jeszcze Daniel mógłby coś powiedzieć na temat jakichś innych. No trzeba, dokładnie, są dwie główne koncepcje. Jedna albo po prostu cały świat w jakimś zbliżonym czasie próbuje się dogadać, że robimy to, co robimy, ale nagle bez pieniędzy. To jest mało prawdopodobne, to jest taka wizja ściętej głowy. A druga to wykorzystanie właśnie dzisiejszych mechanizmów poprzez, tak jak wspomniał Filip, Resource Based Economy Foundation, która już powstaje. Cechuje ją 100% przezroczystość finansowa, czyli coś zupełnie niespotykanego w tym systemie, bo tutaj zawsze, jeżeli chodzi o kasę, to jest tajemnica, a tutaj będzie wiadomo, na co było wydane, kiedy, gdzie i gdzie to się teraz znajduje. Każde narzędzie, każdy gwóźdź, każda piła tarczowa czy cokolwiek. I to będzie właśnie globalna ta fundacja, będzie podzielona na mniejsze takie państwowe, a te z kolei na jeszcze mniejsze jakieś tam lokalne. I tak to będzie ogólnie działało, żebyśmy zawiązali współpracę na zasadzie po prostu umowy, że ktoś dostarcza surowce, a dostaje w zamian za to, co my wykonamy. Czy to będą, przepraszam, takie zupełne początki, prawda? Dokładnie. Wchodzenie w ten projekt Wenus, bo później już nie będziemy mieli podziału na państwa, dążymy do Dokładnie. Tej globalizacji, prawda? Dokładnie. Ale ja jeszcze zadam pytanie na temat tych osób, które posiadają jakieś tam pieniądze, duże pieniądze albo wręcz ogromne i władzę w dzisiejszym świecie i w dzisiejszym systemie monetarnym. Jak myślicie, co musi się stać, żeby te osoby oddały dobrowolnie bądź nie tą władzę, te pieniądze i jak mocno one będą się przed tym broniły? Ja mogę na to odpowiedzieć, jeżeli nie ma Filip tutaj nic przeciwko. No nie mam, proszę cię. Żeby osoby takie zobaczyły, żeby oddały to, co mają, albo żeby się po prostu przyłączyły, muszą zobaczyć po pierwsze odpowiednią liczbę ludzi, którzy robią coś lepszego i drugie muszą sobie zdać sprawę, że tych nawet najbogatszych ludzi nie stać na najlepsze technologie, jakie jesteśmy w stanie wymyślić. Nikogo. No ale powiedzmy, że mamy taką grupę Bilderberga, tam jest mnóstwo milionerów i oni się pławią w pieniądzach. Mają więcej pieniędzy niż są w stanie wydać. Ja raczej wątpię, żeby chcieli to ten cały swój majątek oddać komuś za darmo, skoro to jest ich prawo, skoro mają do tego prawo własności. Zgadza się, ale zauważ, że jeżeli inni ludzie, którzy wyrabiają dla nich te dobra, bo oni je kują, ci najbogatsi kupują dobra, oni ich nie wytwarzają. Jeżeli wytwarzać będą ludzie za darmo, to nawet najbogatsi ludzie nie będą mieli jak ich kupić.
Właśnie w tym o to chodzi, że najbogatsi ludzie nie mają czyli nie będą mieli dodatkowych potrzeb już wtedy. Chociażby. Ich potrzeby zostaną zaspokojone. Dokładnie, tak? I zobaczą, że mają to za darmo, więc... No. Dlaczego mieliby nadal używać pieniędzy, tak? Dokładnie, skoro widzą, że reszta świata już się bawi za darmo. Czyli znaczy, to zostawić ich na marginesie, tak? My nie. robimy swoje, a oni nie, po nie, nie, prostu... Nie. Póki co tak, codziennie będziemy ich inspirować właśnie poprzez takie audycje, spotkania i tak dalej, broszury, ulotki, cokolwiek, filmy, żeby po prostu będziemy wyciągać rękę do takich ludzi. No tak, ale ja jeżeli wątpię, oni nie żeby będą to... chcieli, no to jeżeli się nie zgodzą, no to wtedy, że tak powiem, sami po pewnym czasie stracą swoje źródła dochodów, stracą staną swoje... Staną tyle jednym słowem. Dokładnie. Tak jak już wspomniałem, do przodu, a oni... nie będzie już takiej siły nabywczej. Jaka jest teraz w systemie monetarnym, ta siła nabywcza ludzi, takich przeciętnych, niebogaczy, będzie się stopniowo zmniejszała i to spowoduje po prostu taki kolaps systemu monetarnego, kolaps takich dochodów najbogatszych ludzi. Dokładnie tak. Czy przewidzieliście fakt, że osoby, którym się to nie będzie podobało, będą próbowały walczyć, jakoś reagować na to, żeby tej wizji waszej przeciwdziałać? Przecież mają w swoich rękach media, wszystkie te koncerny, gazety i tak dalej. A nawet militaria. Tak, militaria, wojsko mogą w razie czego, jak zobaczą, że gdzieś ktoś im zagraża, wprowadzić wojsko i to wszystko rozwiązać. Tak samo jak było ze wspólnotą Guarani, która została zlikwidowana odgórnie, ponieważ to się udało. Zgadza się, bo było ich za mało. Właśnie my będziemy stawiać, tak jak mówiłem, odpowiednia liczba osób. Zauważcie, że zwykłych takich szarych żuczków, zwykłych ludzi jest więcej niż wszystkich wojsk i wszystkich policji razem wziętych na świecie. Tak, Daniel, ale mogę ci przerwać, jasne. Przepraszam. Jest nas więcej, owszem, ale ilu jest tych ludzi świadomych takich możliwości i takich, którzy mają faktycznie wiarę w to, że coś takiego się może udać. I w tym momencie... I to jest właśnie zadanie naszego ruchu. Szukać tych ludzi, żebyśmy rosnęli w tą liczbę. Przede wszystkim informować ludzi. Przede wszystkim informować, uświadamiać się wzajemnie. Nie na siłę, i poprzez inspirację. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś na temat projektu Wenus, wejdź na naszą stronę, za darmo sobie ściągnij ten film. On jest za darmo udostępniony przez reżysera. Masz do dyspozycji PDF-y, masz wszystko na wyciągnięcie ręki. Wszystkie informacje, wszystkie pytania. Wystarczy przeczytać dział pytania odpowiedzi. Tam jest mnóstwo odpowiedzi na takie właśnie pytania. Jest dostęp do informacji, trzeba tylko z tego skorzystać. A tu jeszcze chciałbym dodać, że my wcale nie uważamy, że to jest taki jedyny słuszny system, że musimy koniecznie go wprowadzić. Jeżeli ludzie po prostu nie będą chcieli, jeżeli społeczność światowa po uzyskaniu informacji na temat projektu Wenus, na temat gospodarki opartej na zasobach, jednak nie zgodzi się, żeby takie coś miało miejsce, no to trudno, no to idea umrze. Bo po prostu jak sobie wyobrażacie sobie wypowiedzenie zdania przez opinię publiczną, jak na drodze referendum ogólnoświatowego? Chociażby, jakakolwiek forma. Demokracja bezpośrednia. A nie taka iluzjonistyczna jak dzisiaj, że niby mamy demokrację, niby mamy wpływ na to, co się dzieje, ale czy ktoś z nas na przykład głosował za 22% VAT-em albo za wojną na jakimś wschodzie czy gdzieś tam? To, co panuje w Polsce, to nie jest demokracja, więc może nie używajmy tej nazwy. Dokładnie. Bo z demokracją to nie ma nic wspólnego, nawet z tą demokracją, która była w starożytnej Grecji. Oczywiście, że tak, zgadzam się kompletnie. Tutaj było też pytanie, którego nie dokończyliśmy, dotyczącego właśnie władzy korporacji informatycznych. Czy to, bo powiedzmy, że mamy tą grupę ludzi, która posiada duże wpływy i ci ludzie mają dostęp właśnie do tych wszystkich systemów informatycznych i tak dalej. I w momencie, w którym będą przekazywane, potem dystrybuowane te dobra, czy nie będzie właśnie tutaj to niebezpieczeństwo ze strony tych korporacji informatycznych? Czy one nie przejmą na tym wszystkim krok po kroczku kontroli? Bo tu mówimy o wolontariuszach i tak dalej, nie, ale na pewno trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że każdy pomysł, który jest wdrażany w życie, od razu ma swoich przeciwników, bo jeszcze nie było nigdy tak, że wszystkim się wszystko podobało. I na pewno ktoś będzie próbował tutaj coś działać przeciwko temu, nie? I na pewno osoby, które mają kontrolę nad internetem, nad sieciami informatycznymi i tak dalej, będą próbowały temu w sposób fizyczny zaszkodzić, ale będą robiły to podstępnie i w ukryciu. Projekt Wenus nie zakłada istnienia korporacji, bo po co miałyby one istnieć, skoro nie będzie... Tak, pieniędzy? Ale mówimy tu o etapie przejściowym. Kiedy jeszcze projekt nie został wdrożony w życie, to nawet tam powiedzmy 99% ludzi by ten system chciało wdrożyć, ale wystarczy ten 1%, który ma dostęp do tych wszystkich systemów informatycznych i mogą tworzyć sztuczne problemy, które doprowadzą do upadku ten pomysł i wyczerpania się ludzkiej wiary w to, że to się może udać. Ja jestem pewna, że tak będzie, bo niestety w społeczności ludzkiej zawsze są podziały. Każdy pomysł, każda idea, która na samym początku była piękna,
nagle okazywało się, że ludzie po jakimś czasie się już do niej przyzwyczajali, przestali się nią interesować i potem znowu powracaliśmy do tych złych wzorców, które były, nie? Tak samo było na przykład z socjalizmem, który był wprowadzany tam pod szczytnymi hasłami i potem to się wszystko zawaliło, bo ktoś tam doszedł do władzy, zdobył pozycję tak dalej po cichu i to upadło. No, tak samo było z każdym innym systemem i także było ze wspólnotą Guarani, bo komuś się to nie spodobało i postanowił to zlikwidować, nie? Było, a miał odpowiednią władzę. Było właśnie tej wspólnoty było za mało. Tak jak mówię, jeżeli nas będzie za mało, to też się nie uda. Jeżeli nie będziemy świadomi, to też się nie uda. Będziemy mieli to samo. Jeżeli będziemy mieli to samo, tylko w nowym technologicznym sosie i tak jak mówi Maurycy, będzie ryzyko, że ktoś to znowu wykorzysta. Właśnie to jest ten czas, to jest teraz ta chwila, żebyśmy my chcieli zostać świadomymi i musimy być czujni, po prostu myśleć krytycznie. Każda informacja, jaka do ciebie przychodzi od kogokolwiek, ty musisz ją przeanalizować, zanim w nią uwierzysz i zanim ją podasz dalej. Tak robi człowiek świadomy. Dobrze, Daniel, ale tyle mówi się o tej świadomości, tyle mówicie z Filipem, a właściwie co oznacza być człowiekiem świadomym w myśl koncepcji, w myśl projektu Venus? Mogę to powiedzieć w jednym zdaniu. Mhm. Człowiek świadomy wie co, z czego i dlaczego. Proste, jedno proste, logiczne zdanie. Człowiek świadomy wie co, z czego i dlaczego. Wie, co mu jest potrzebne do życia. Jest to zdrowe powietrze, czyste, woda pitna i gleba żyzna do uprawy jedzenia. To są podstawy, które powinny świat zjednoczyć. Podstawy. Bez tego umrze każdy. Biedny, bogaty, zielony, różowy, czarny, pomarańczowy. Nawet mając mnóstwo pieniędzy, jak znajdzie się na bezludnej wyspie, to mu do niczego to nie będzie potrzebne. No dokładnie o to chodzi. Znaczy przydadzą się banknoty, bo można ognisko rozpalić. Jedynie jeszcze można się ogrzać na chwilę. To jakąś lepiankę ulepić, nie? Zginę i z tych banknocików. Jakby kogoś na Alaskę wywiało na przykład. Jeżeli ludzi wyślemy na bezludną wyspę z jakąkolwiek ilością pieniędzy, no to po jakimś czasie i tak co im będzie z tych pieniędzy? Nie użyją ich, co najwyżej Znajdą sobie siennik jakiś czy coś, żeby mięciutko było, nie? Teraz porównajmy wyspę właśnie z naszą planetą, z planetą Ziemią. Powinniśmy postąpić tak samo. Nie powinniśmy opierać się na pieniądzach, tylko na tym, co mamy, na zasobach. Znaczy dokładnie. Na tym, co ona nam daje, prawda? Dokładnie tak. Musimy być tego świadomi. Taki sposób. Czy nie obawiacie się, że jakby ten system wszedł w życie, to powstałyby dodatkowe podziały osób, które właśnie się angażują społecznie i tych osób, które nic nie robią albo, no wiecie, nawet przeszkadzają. A słuchajcie, a na pewno wielu z was używa Linuxa. Czy ci, którzy go produkują, mają wam za złe, że wy im nie pomagacie? Zobaczcie, już teraz, już właśnie ruch open source jest świetnym przykładem, jak w systemie monetarnym można zrobić coś pięknego. Co więcej, możesz sobie zamówić takie Ubuntu do domu i ci je za darmo po drzwi przyślą. I nikt nie ma do ciebie... Dostałem i mi nie działa. No akurat... Da się internetu zainstalować. Tak, zgadza się. Jest jeszcze problem, bo to się cały czas rozbija. Tak samo będzie z projektem Venus. I właśnie, czy to nie będzie tak właśnie jak z Linuxem, że jest system, który jest owszem za darmo tak dalej, ale trzeba się doskonale orientować w tym, jak to wszystko poinstalować i tak dalej. Ja używam akurat Linuxa i powiem, że mam też oczywiście Windowsa i powiem, że jak za Windowsa zapłaciłem, jest to oczywiście, nie jestem z niego zadowolony, bo mi tam wolno to strasznie chodzi i tak dalej, no ale mi to działa i instalacja zajmuje mi bardzo krótko czasu, a tutaj po instalacji jeszcze muszę przez jakieś 2-3 godziny doinstalować sterowniki wszystkie. Zgadza się. Bo zawsze czegoś tam brakuje i muszę posiadać pełną wiedzę, żeby z tego Linuxa móc skorzystać. I mamy tu do czynienia z sytuacją, że mnóstwo osób, które coś tam robią, ten system wypuszczają do obrotu, ale ten system nie jest taki, żeby każdy mógł z niego korzystać. I tutaj mamy do czynienia właśnie ze społeczeństwem. Większość osób to nie są specjaliści i fachowcy, chcą dostać sprzęt i tutaj powiedzmy nie działa to. No. Zgadza się, no ale zauważ, że... Jest projektem Venus, że owszem, tam ten system będzie działał, ludzie nie będą mieli z niego korzystać, z tego systemu. Zgadza się, ale pamiętaj, że pierwsze wersje, porównaj sobie na przykład dzisiejszą, najnowszą wersję chociażby Ubuntu albo starszą, 9, 7. Jaka jest różnica, jaki jest przeskok, jaki jest rozwój? Właśnie tak samo będzie z każdym nowym pomysłem. On będzie z początku kulał, będzie się kaleczył, ale każdy problem pozwoli nam coś zrozumieć więcej. To trzeba mieć na uwadze, moim zdaniem. Dobrze, to może teraz przejdźmy do sprawy związanej z globalizacją, bo to jest też forma pewnej globalizacji, prawda? Może ty, Danielu. Możesz powtórzyć pytanie? Chodzi o to, że tutaj mamy do czynienia z pewną formą globalizacji, bo to musiałoby wyjść na globalną skalę. Jak sobie to wyobrażasz, jakby to mogło wyjść na skalę globalną? No, jedynie przez właśnie organizowanie takich meetingów, takich spotkań jak w radiu, po prostu rozpowszechnianie informacji poprzez strony internetowe, gdzieś w takie źródła, gdzie ludzie często zaglądają. Być może w telewizji komercyjnej nawet się pojawimy, kto wie.
Takie są plany. Ogólnie rozszerzyć informacje, pokazać, zainspirować do zasięgnięcia informacji, bo jak nie masz na temat czegoś informacji, wydaje ci się to magiczne, niemożliwe. Wiele rzeczy było na przykład dla nas niemożliwych jeszcze 20 lat temu. Jakby ktoś mi 20 lat temu powiedział, że będę miał komórkę i z bezprzewodowym internetem, to bym nie uwierzył. Ale dzisiaj to jest dla mnie coś normalnego i właśnie to trzeba mieć na uwadze, że to, co nam się wydaje takie odległe, za mgłą, jutro może być naszą rzeczywistością. Miejmy to na uwadze. Tak to sobie wyobrażam. A co ty, Filipie, powiedziałbyś o tym? No ja, jeżeli chodzi o globalizację, to jest bardzo częsty zarzut wnoszony przez przeciwników projektu, to, że projekt Venus jest globalizacją, czyli... No mamy tu do czynienia z stworzeniem jednej wielkiej sieci informatycznej, która byłaby przez... Według mnie istnieje coś takiego jak globalizacja negatywna i pozytywna. Globalizacja negatywna, no to mamy z nią do czynienia obecnie. Właśnie dlatego powstały ruchy... No, mamy też alterglobalizację i antyglobalizm. Globalizacja pozytywna, no to jest to, że mogę na przykład bez paszportu pojechać na drugi koniec świata, nikt mnie nie sprawdzi. To jest tak samo jak w Unii Europejskiej, tu mamy do czynienia z globalizacją na skalę europejską i dzieje się to bez projektu Venus. Dogadam się z każdym na drugim końcu świata. To jest właśnie pozytywna globalizacja, to, że dążymy do jakiegoś zjednoczenia, do zrozumienia tego, że ludzie są jednak tacy sami, że nie dzielą ich podziały na jakieś grupy, tylko... Czyli na przykład wprowadzenie jednego języka planetarnego, tak, oprócz języka lokalnego. No języki lokalne... Mówiłeś tutaj właśnie, bo mówiłeś tutaj właśnie, że o dogadywaniu się, nie? Tak, według mnie to byłoby dobre rozwiązanie. No, wiem, na przykład że... Esperanto plus język lokalny, nie? Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, czyli przejście na jeden wspólny język, no ale... Nie, tutaj mówimy, miałem na myśli język Esperanto. Jego twórca założył sobie... że umarł. No tak, ale jest wiele tych szkół esperanckich na całym świecie, mimo wszystko to jeszcze żyje, projekt nie umarł. No i właśnie Zamenhof, który tworzył język Esperanto, miał właśnie takie marzenie, nie żeby to zastąpiło język wszystkich ludzi świata, ale żeby obok języków lokalnych właśnie ludzie się uczyli jednego języka, drugiego, dodatkowego Esperanto. I w ten sposób, podróżując po świecie, nie byłoby już bariery językowej. Nie? To, że uczymy się jednego wspólnego języka, nie wyklucza tego, że możemy też uczyć się, nie wiem, na przykład polskiego. No. No właśnie o tym mówię. Język lokalny plus język międzynarodowy, dwa języki i problem z głowy, nie? I Jack Fresco też wspomina o tym, że obecne wszystkie języki są dalekie od doskonałości i powinno się wprowadzać język zwany semantyką, czyli takie coś, taki język techniczny, takie coś jak mamy w matematyce czy w chemii, czy w jakichś tam ścisłych przedmiotach czy technicznych. Dokładnie, ja tutaj żeby nie dodam, być nieporozumień. Dokładnie, bo trzeba zdać sobie sprawę, że nasz świat jest logiczny, nie magiczny. To, tak jak mówiłem, to co wydaje się magiczne, to tylko dlatego, że tego nie rozumiemy jeszcze. Nasz świat jest logiczny. Nazwałbym to poetycka sprawiedliwość skutku i przyczyny. Chodzi o takie zwroty, precyzyjne zwroty myślowe, tak żeby nie było nieporozumień między różnymi osobami. Każdy ma inaczej inne słowo. Każdy ma swoje własne definicje i przez to jest dużo problemów z dyskomunikacją. Musi być takie słownictwo użyte, gdzie nie będzie problemu nadinterpretacji. Właśnie tutaj mamy do czynienia z językiem Esperanto, gdzie nie ma wyjątków. Jedno słowo znaczy jedną rzecz i nie ma czegoś takiego, że... Na jedną rzecz jest kilka słów, nie? Bardzo dobrze. Jest to język jednoznaczny. Jest to bardzo dobre podejście, bardzo dobre rozwiązanie. Ja jeszcze chciałbym przytoczyć cytat z książki pana Jack Fresco. Jeżeli stworzymy projekt samochodu, to bez względu na to, do jakiego państwa go wyślemy, bez względu na to, jaka kultura, jaka religia panuje w tym państwie, to zawsze efekt końcowy będzie taki sam. I właśnie o to chodzi w tej idei wspólnego języka, w idei języka jako semantyki. Ja tutaj mam kontakt przez gadu z jednym z czytelników i zadał takie pytanie, skierowane do was obydwoje. Czy naprawdę uważacie, że wszyscy są bezinteresowni? Nie, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale ktoś jest na motywacji. Tego zostanie rozwiązany problem motywacji w nowym systemie. Bo no właśnie, Filipie, powiedz coś na temat motywacji. To, o czym już mówiliśmy wcześniej, nawiązywaliśmy do tego pytania, jednak chyba nie zostało dokończone. Właściwie to będzie inspiracją dla ludzi, żeby robili coś bezinteresownie, żeby robili coś, z czego nie będą czerpać korzyści. No jest też takie pytanie tutaj podobne. Czy według was każdy człowiek chce być taki sam i chce dzielić się z innymi? No najpierw zacznę od tego pytania z motywacją może. Otóż jak wszyscy doskonale wiemy, w systemie monetarnym, w naszym dzisiejszym systemie, motywacja opiera się tym, aby
zarobić jak najwięcej, czyli po prostu motywujemy się takimi potrzebami materialnymi. Nie motywuje nas tak często ambicja czy jakieś osobiste zainteresowania, tylko po prostu system wymaga tego, abyśmy pracowali, aby zarabiać jak najwięcej, aby się rozwijać w zawodzie, czyli aby rozwijać swoją karierę. A w projekcie Venus motywacja będzie się opierała na tym, że kiedy już nie będzie pieniędzy, kiedy nie będzie motywacji pieniężnej, będziemy robili po prostu to, co chcemy, to, co nas interesuje. I błędne jest stwierdzenie, iż wtedy nikt nie będzie nic robił, bo nie będzie się mu chciał. Wręcz przeciwnie. Wtedy właśnie będziemy mieli szansę na to, aby... A, czyli to jest tak jak na przykład z wolnymi mediami, że robiłbym wolne media i to byłaby moja forma wkładu w działań społeczną, tak? Chociażby. Ja jeszcze coś wtrącę, jeżeli pozwolicie. Tak, odnośnie tego, co słucham, o czym mówi Filip, jeżeli chodzi o tą motywację, tak dochodzę do wniosków, że być może kiedyś człowiek również dojdzie do takiego wniosku ogółu ludzkości, że to mu się bardziej opłaca, wspólne działanie i taki wkład na rzecz innych, że on dzięki temu tak naprawdę więcej zyska i więcej skorzysta z tych wszystkich dóbr i zasobów, będzie miał większy dostęp do całości niż dotychczas. Być może kiedyś właśnie ludzkość dojdzie do takich wniosków, że to jest bardziej opłacalne. Filarami projektu Venus jest właśnie równość społeczna. To, co powiedziałeś. Oraz, tak jak wspomniałem, ta motywacja, czyli motywowanie swoich działań interesami swoimi, opartymi na ambicjach, na zainteresowaniach, a nie na chęci posiadania jak największych ilości dóbr, czy tam jakichś innych potrzeb. No właśnie, co z takimi cechami ludzkimi jak chciwość czy znieczulica? To są edukacje. Tylko poprzez to są edukację. Takie pozostałości po obecnym systemie. W nowym systemie to po pewnym czasie zniknie. Dokładnie ja tak. Akurat mam też na stronie właśnie sobie przeglądam ten artykuł o wspólnocie Guarani. No i tu tak widzę, że właśnie ta wspólnota, w tej wspólnocie każda rodzina miała przydzieloną własną działkę, którą uprawiali. No i ta działka nie była jej własnością. Znaczy była własnością do momentu śmierci. W momencie jak osoba umarła, no to ta działka wracała do wspólnoty i potem była ponownie przyznawana. Czyli tu mieliśmy pewnie coś podobnego. Tak? No tak. No i się dokładnie zapoznać z tą wspólnotą, jak to wygląda. Bo ja tu widzę, że jest bardzo dużo właśnie podobieństw. Jedyna różnica jest taka, że Indianom się nie udało, bo tutaj jezuici próbowali zaszczepić im chęć posiadania, pragnienie posiadania, no i to im się za bardzo nie udało, nie? I dlatego ta wspólnota upadła, nie? Było ich mniej jednak. Nie chcieli po prostu walczyć w wyścigu szczurów, no, o to chodziło. Że po prostu mieli tyle, ile potrzeba i nie chcieli mieć więcej, nie? I trzeba posiadanie jest właśnie największe. Stagnacja się zrobiła gospodarcza. Widać, że chcieli oni zniszczyć tą wspólnotę przez zaszczepienie tego. No bo to właśnie napisali, że pod koniec, gdzie istnienia tej wspólnoty, chcieli właśnie tam te pragnienie posiadania zaszczepić i się nie udało. No ale eksperyment bardzo udany. No dokładnie. Może będzie kolejny. I jeszcze, ja bym chciał jeszcze tutaj na temat motywacji, bo dość często stykam się z pytaniem, a co będę robił, skoro nie będę musiał codziennie nic robić, nie będę musiał chodzić do pracy i tak dalej. Co ja będę robił? Więc już odpowiadałem sam sobie na to pytanie. Trzeba sobie przypomnieć, jak się było dzieckiem chociażby i czy potrzebna nam była jakaś zewnętrzna motywacja do zabawy? Nie. Sama zabawa jest świetną motywacją do tego, żeby się bawić. I tak samo ludzie po prostu już się tak nastawiają na nie i mówią, co ja będę robił, a sam... Czyli praca byłaby formą zabawy, tak? Czyli robi każdy to, co lubi, I pracuje ten, kto lubi. Widać. Nie mamy tutaj właśnie do czynienia taką sytuacją, że jakby większa ilość osób chciała powiedzmy pracować, nie wiem, w tam jakiejś konkretnej dziedzinie, a w innej zrobiłby się zastój, no to czy nie doszłoby tutaj właśnie do jakiegoś kryzysu? Automatyzacja, tak jak mówiłem. To najgorsze, najbardziej syfiastą robotę to poprzez automatyzację. Dzisiaj jest to możliwe, bo niech za przykład wam posłuży robot wymyślony przez Niemców o nazwie chyba Saturn, który sam potrafi spiąć się na wieżowiec oszklony i potrafi go całego wymyć w ileś tam, w jakiś tam czas. Absolutnie. Ale są prace, których ludzie nie lubią. Powiedzmy sobie szczerze, że jest taka praca jak piekarz. Ludzie akurat zarabiają w tej pracy. Piekarze po prostu odchodzi od tej pracy. Jest brak po prostu rąk do pracy. Tylko dlatego, że tam trzeba to ręcznie po prostu wszystko ugniatać i tak dalej, budzić się o takiej porze, która ludziom się za bardzo nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Cierpi na tym ich życie prywatne. No i teraz dochodzimy do sytuacji, że trzeba jednak ten chleb wyprodukować, a maszyny same tego nie zrobią. No właśnie chcemy zrobić tak, żeby maszyny same to robiły. Dzisiaj na przykład maszyny potrafią same pospawać ramy od samochodu.
potrafią same stworzyć butelki. I pogorszyłaby się jakość chleba, tak? Bo był już kiedyś taki eksperyment, pieczywo z giganta, z piekarni Gigant, gdzie wszystko maszyny robiły, no i to pieczywo nie było dobre. No dobrze, słuchajcie, właśnie tak jak pierwsza żarówka nie świeciła, tak jak dzisiejsze. To jest wszystko sam pomysł, tak jak pierwszy Linux nie działał, tak jak powinien, o to chodzi. Te pierwsze kroki są najtrudniejsze. Pierwsza żarówka, ta ci akurat powiem, działa dokładnie dzisiaj tak samo jak kiedyś, tylko jest nieudoskonalana. No chociaż. Były nawet patenty, które udoskonalały żarówkę w taki sposób, że mogła działać już bez przepalania się, ale to po prostu no, nie wprowadzono. Nie wprowadzono, bo ktoś by stracił na tym. No, przecież, na przykład żarówki LED, które są zupełnie inne niż te, które wymyślił Edison. Żarówka Edisona świeciła 90 lat, z tego co pamiętam. No dokładnie, no ale tutaj nie ma co się przejmować pierwszą jakąś porażką, bo jeżeli zauważymy, że warto jakiś pomysł po prostu rozwijać, no to trzeba go rozwinąć. Mam tutaj kolejne pytanie, a co się stanie, jeżeli w jakiejś dziedzinie dojdzie do jakiejś wielkiej awarii? Powiedzmy, że mamy branżę piekarniczą i nagle się ileś tam zakładów produkcyjnych no, pada i co wtedy? Przede wszystkim najpierw już na etapie tworzenia już tej machiny tam powiedzmy dostarczającej i produkującej chleb, już trzeba będzie myśleć nad taką ewentualnością. Nie będziemy wszystkiego robić na ślepo, dobra, wstawiamy maszyny, niech sobie robią chleb, a jak się coś zepsuje, to pomyślimy. Nie, będziemy starali się przewidzieć wszelkie możliwe awarie. Ale się tylko nie da wszystkiego przewidzieć. Zgadza się, no zgadzam się totalnie. Wszelkie możliwe, jakie jesteśmy w stanie tylko sobie przewidzieć i przetestować je i wtedy dopiero podejmować decyzję. No dobrze, ale zgodzisz się z tym, że jednak może być taka możliwość, może być taka sytuacja, kiedy to wszystko się nagle zawali. Czy wiara w automatyzację nie jest zbyt silna tutaj? Niekoniecznie, niekoniecznie. Słuchajcie, no to dobrze, a co zrobimy, jak nasz system się zawali? Czy ktoś nad tym pomyślał? No i tu jest właśnie jedna z największych zalet projektu Venus, systemu z gospodarką opartą na zasobach, czyli no ale ten system jest zaprojektowany, bo obecny system, który mamy, system monetarny, nie został przez nikogo zaprojektowany. Ale my tutaj nie mówimy akurat o monetach, tylko mówimy o gospodarce. Czyli jeżeli na przykład teraz, powiedzmy, jakaś firma padnie, to zawsze są inne konkurencyjne firmy, które są w stanie tutaj rywalizować. A teraz powiedzmy mamy do czynienia z jakąś centralnie zarządzaną, powiedzmy, energetyką. Powiedzmy już przykładowo, że jest tam kilka osób, które trzymają tą władzę nad tą całą energetyką, bo są to super fachowcy i tak dalej, mają jak najlepsze dobre chęci. I powiedzmy, że teraz nagle wszystko szlak trafia i się okazuje, że osób, które normalnie wcześniej byłyby na miejscu, aby móc to wszystko naprawić ręcznie, okazuje się, że tych osób nie ma po prostu. Nikogo to nie interesuje. Nikt nie ma odpowiednich kwalifikacji, żeby ten system uruchomić ponownie, bo nie ma takich fachowców. Nie będzie tak, że nie będzie. Wszyscy wolą na przykład uprawiać ziemniaki, czy robić coś innego, co im się bardziej podoba w życiu. Nie ma po prostu już tutaj rąk, które mogłyby to ten system przywrócić do życia. Nie zapominajmy o tej świadomości. Uprawiając ziemniaki, musisz być świadomy, od czego zależy twoje życie w tym nowym systemie. Musisz tak, wiedzieć jakieś tam. Tak, ale oprócz uprawiania ziemniaków są jeszcze inne dziedziny, które też wpływają na moje życie, prawda? No dokładnie. Chodzi o to, że jeżeli wszyscy będą robili to, co im się podoba najbardziej, to może się okazać, że będą takie działki życia, których nikt nie chce się tego podejmować, na przykład nie wiem, usuwanie szamba. Nawet jeżeli będą, jeżeli w tym momencie ta automatyzacja nawali odnośnie tych takich niechcianych prac, to wszystko się może zawalić, ponieważ wszystko będzie ze sobą połączone, scentralizowane, tak? Kiedy mamy różne konkurencyjne firmy, które się tym zajmują, jedna nawali, ale druga przejmie to w momencie, tutaj się wszystko zawali, poleci po kolei. Kto będzie naprawiał te roboty, jak hakerzy je przeprogramują? O to mam kolejne pytanie. Nie, hakerów nie będzie, no bo po co? Tak samo haker czy programista będzie zależał od tego samego systemu, którego karmi. Tak, ale przecież teraz też mamy hakerów, różnych rzeczy, ludzi, którzy piszą wirusy, po to, dla czystej złośliwości, tak, a żeby pokazać, ale pochwalić się, że on jest taki haker, bo są wychowani przez ten system. Ten system, widzicie, ten system nas wychowuje, żebyśmy nie widzieli tych symbiotycznych połączeń między nami, że każdy z nas jest czymś indywidualnym. Ale ci ludzie, którzy piszą komputery, doskonale sobie zdają sprawę z tego, co robią. Robią to dla czystej złośliwości, bo złośliwość leży w ludzkiej naturze. Zgadza i tej się. Złośliwości no nie właśnie, wykorzenicie. A to jest stereotyp. Kolejny. Ale dobrze, w nas jest i złośliwość, i dobro. Teraz pytanie, co nasze środowisko z nas wydobywa? Bo możemy sobie stworzyć system, który będzie z nas wydobywał, co w nas najlepsze, a nie to co w nas najgorsze. Chodzi o przewagę tego wydobycia. Dokładnie, przewagę wydobycia czegoś lepszego niż ale to. Jest jedna rzecz, ludzie nie są jednomyślni. A dlaczego nie są? Ale słuchaj, dlaczego nie są jednomyślni? Dlaczego nie są? Z powodu przekonań religijnych, z powodu
swojego światopoglądu, na przykład tam lewicowego, czy tam dokładnie, mamy zestaw prawicowego, narzędzi. Tak dalej, ale chodzi też o kwestie kulturowe, albo po prostu no mi się coś tam nie podoba, bo no coś właśnie, tam, i się wtedy robią, tworzą grupki, które mogą z sobą rywalizować i mogą po prostu doprowadzić ten system Ale zawsze można się porozumieć w najważniejszych kwestiach. Dokładnie, jedność w sprawach istotnych, reszta to jest indywiduum, a zauważcie, że ten system ma mnóstwo takich narzędzi, żeby podtrzymać w nas tą właśnie chęć bycia kimś indywidualnym. Zrób sobie tam coś tam, zrób sobie jakąś fryzurę, uwidocznij siebie, żebyś był inny niż reszta. To jest właśnie, to są narzędzia systemowe, żebyśmy nigdy, przenigdy się nie zjednoczyli. Ale zauważcie, jak pięknie jednoczą się w swojej idei ci, którzy na przykład nami rządzą. Oni mają jakiś wspólny cel, mimo że w mediach się tam kłócą i wydają się być tacy jak my, że się żrą wzajemnie i tak dalej, ale jednak mają coś wspólnego. Żyją na nasz koszt. Jeżeli tak bym miała określić w skrócie projekt Wenus, jak dla mnie, jak ja do tej pory widzę po waszych wypowiedziach, to jest jedność w różnorodności. To jest taka moja esencja właśnie projektu. Na tym powinna polegać przyszłość ludzkości. Jedność w sprawach istotnych, a sprawy istotne to tak jak powiedziałem, podstawowe trzy rzeczy. Czyste powietrze, zdrowa woda zdatna do picia i gleba, na której można hodować jedzenie. To są podstawy. Reszta to już jest tylko nasza fantazja. Nie kieruję w żadne szczegóły typu religia. Dokładnie. Wiesz sobie, co chcesz, dopóki... No ale wyobraź sobie, jak chcesz doprowadzić do sytuacji, w której religie upadną. Przecież ludzie nie chcą się pozbyć. To jest opór, który działa dla ludzi. Nawet edukacja. Powiedzmy, wprowadź co chcesz. Kościół władzy już 60 lat to trzyma, dostosowuje się do nowych czasów. Ludzie czytają oczywiście tam teksty krytyczne i tak dalej, dotyczące tam fałszy w Biblii i tak dalej, a no, dalej są katolikami, dalej chcą jednak w tym być. No i mamy teraz podziały, bo są różne religie, prawda? Te religie są rywalizują i ja raczej wątpię, żeby to tak nagle w nowym systemie wszystko znikło. Religie wcale nie muszą upaść przecież. No i druga sprawa, że mam tutaj też takie pytanie, czy naprawdę sądzicie, że wszyscy ludzie na świecie będą dobrzy i zgodni? Zgody nigdy nie ma. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że zgody nigdy nie ma. Na razie jej nie widzimy, no bo ona nie jest propagowana. Ale tak jak mówiłem, są zgoda już... Zgoda jest możliwa w najważniejszych... Powiedzmy, mamy kwestię homoseksualizmu, nawet w wolnych mediach, gdzie teoretycznie powinno być sporo osób tolerancyjnie dla cudzych poglądów, czy tam nawet preferencji seksualnych. No i co? I mimo wszystko, że ci ludzie, jednak jest nim jakaś tam namiastka wolności zaszczepiona i tak dalej, to jednak tam psioczą, plują i najchętniej by je gdzieś tam powysadzali, bo im się po prostu nie podobają parady gejów na przykład. Szanowny panie redaktorze, szanowni słuchacze, wyobraźcie sobie, że powiedzmy w roku 2012 ma uderzyć w nas jakaś inna planeta, tudzież meteoryt. Czy nie potrafilibyśmy się zjednoczyć, chwycić się z gejem nawet za rękę, z czarnym, jak ktoś ma problemy, prawda, z innymi rasami i tak dalej i powiedzmy jakoś no, zjednoczyć się, przeciwdziałać temu, jakbyśmy mieli jakąś globalną katastrofę? Moglibyśmy, to jest możliwe, ale teraz pytanie, czy musimy czekać na katastrofy, żeby się jednoczyć, na wojny, żeby się jednoczyć, czy możemy wyciągnąć wnioski z tego, co nas nauczyła historia i zjednoczyć się w czymś, w tworzeniu, a nie w niszczeniu, nie w czekaniu na zniszczenie, tylko zjednoczyć się w tworzeniu, czyli no tak jak mówię, tutaj propozycją jest chociażby projekt Wenus. Może to być zupełnie inny projekt, jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, chętnie każdy tego by wysłuchał. I mam takie pytanie, już ostatnie. Czy widzicie jakieś zagrożenia dotyczące wprowadzenia tego projektu w życie, jakieś przeszkody? Bo wiadomo, jesteście hura, entuzjastami i tak dalej, wiecie, że chcecie to prowadzić życie, uświadamiać i tak dalej, ale jakie przeszkody wy widzicie jako osoby, które są z tym projektem związane? Może rozumiem, że powiedzieć. Tak więc największym zagrożeniem dla nas są ludzie, którzy w tej chwili trzymają władzę, tak zwane elity. Ci ludzie najprawdopodobniej nie będą się zgadzali na jakąkolwiek zmianę obecnego systemu, na zmianę systemu według niektórych źródeł, który planowali od setek lat. I nie po to, żeby teraz jakaś grupka The Zeitgeist Movement czy tam inna im te wszystkie plany zniweczyła. Oni będą przeciwni temu projektowi i to jest właśnie według mnie największe dla nas zagrożenie. Ci ludzie są największym zagrożeniem.
A ty, Danielu? Ja jeszcze widzę zagrożenie ze strony niedoinformowanego społeczeństwa, tak jak to ma miejsce dziś. Tak jak mówiłem, informacja jest ogólnie dostępna. Każdy, kto ma jakiekolwiek pytanie, może się do nas wbić na forum i zadać je. Nie ma problemu. Codziennie to jest, po to stworzyliśmy. Wszelka informacja jest dostępna. Z tego trzeba korzystać. Ja po prostu widzę zagrożenie z tego lenistwa społeczeństwa, które zostało tak wychowane. My się nie rodzimy leniwi. My jesteśmy, zostaliśmy tak w takiej fabryce ciastek, wytłoczeni, żeby takimi być. Ja bym chciał po prostu, żeby tego było w przyszłości jak najmniej. I tutaj widzę to zagrożenie, że ludziom się po prostu nie będzie chciało czytać albo edukować. Ania jest na czacie. Aniu, czy na czacie zadano nam jakieś pytania dodatkowe? Ja tutaj nic nie widzę. No, czyli akurat nie ma pytań na czacie, to w takim razie przechodzimy już do podsumowania. Jakbyś, Filipie, podsumował dzisiejszy program? Co byś powiedział na koniec w sprawie projektu Wenus? Myślę, że zmiana obecnego systemu jest konieczna i dostrzega to każdy z nas. I pytanie tylko, czy zrobimy coś z tym, że dostrzegamy konieczność zmian, czy postanowimy jakoś działać na rzecz lepszego jutra, czy też skończy się na samym dyskutowaniu na temat tego, jak powinien wyglądać nasz system, jak powinien wyglądać świat. Powinniśmy po prostu działać na rzecz lepszego jutra. Tak chciałbym podsumować dzisiejszą audycję. A ty, Danielu? Ja bym to podsumował tak, że no nie, trzeba po prostu przewartościować sobie, przeanalizować, co mam do stracenia, czy jak zajmę się czymś, jakimś nowym systemem, czy tym. Ten system, wiadomo, że ma nas gdzieś, bo on jest tak stworzony, żeby mieć nas gdzieś. My jesteśmy bateriami tego systemu, jak się zużyje, to się baterie wymienia, przychodzi następna. Ja proponuję kierować się krytycznym myśleniem, analizowaniem wszelkich informacji, jakie z jakiegokolwiek źródła dostajemy i pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Tylko fałsz boi się analizy. Prawda ją zaprasza. Proszę o tym pamiętać. To jest moja dewiza życiowa. Aniu, chciałabyś coś jeszcze dodać do programu? No jeszcze chciałabym tylko tutaj swój wniosek dodać, który wyciągnęłam na podstawie tej całej audycji. W momencie, kiedy byłabym osobą, która nie jest skłonna działać na rzecz innych ludzi z dobrego serca, że tak się wyraża, czy z potrzeby no, działania na rzecz innych ludzi, to mam taki podstawowy argument, żeby to zrobić. Korzyści, jakie mogę wynieść z tego, że korzystam z tego dobra wspólnego i większe możliwości czerpania takich korzyści niż nawet będąc osobą, która posiada jakieś duże środki pieniężne w tym systemie monetarnym. Czyli mimo wszystko korzyści przeważają. Korzyści tego systemu opartego na zasobach nad właśnie korzyściami, które mogę wynieść z systemu monetarnego. To byłby dla mnie argument. A czy ja mógłbym mieć pytanie jeszcze do redaktorów? No możesz mieć. Czy redaktorzy chcieliby się przyłączyć do wspólnego budowania lepszego świata? No ja już się przyłączyłem dawno temu, robiąc wolne media. To też ma jakiś tam cel i też są jakieś między innymi wizje. Po to publikuję takie artykuły jak o wspólnocie Indian Guarani na przykład. Bardzo słusznie. Czy innych alternatywach? No ja myślę, że też się przyłączyłam już dawno, chociaż może nie było tego widać, natomiast jestem otwarta na współpracę. No bardzo fajnie. Bardzo. Jeżeli projekt jest dobry, no to można go potem próbować jakoś. Oczywiście nie bezpiecznie. Ja bym tutaj, tak, oczywiście, ja bym tutaj miał jeszcze taki wniosek, żeby osoby, które są związane z projektem Wenus, żeby się zapoznały dokładnie z tym, co się działo na terenach Ameryki Południowej, gdy panowała tam wspólnota Indian Guarani, ponieważ nauka tego, co się wtedy działo, na pewno miałaby tutaj jakieś przełożenie na ten wasz projekt. Bo ja tutaj widzę, no tak, przeglądałem sobie dzisiaj podczas programu ten artykuł, i ma bardzo, bardzo dużo wspólnych cech. I są tam także informacje od razu o zagrożeniach, jak to się po prostu rozgrywało, ponieważ ten eksperyment był prowadzony dosyć długo, jak na taką formę eksperymentu. Od 1625 roku do 1773 roku, czyli no ponad 100 lat to działało. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do programu, Filipie? Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia audycja na temat projektu Wenus w Radiu Wolne Media, bo jeszcze mam dużo do powiedzenia, jak i inni zwolennicy projektu. Być może też pojawią się jacyś przeciwnicy wreszcie, żebyśmy mogli nawiązać taką bardziej, że tak powiem, agresywną debatę. Bo wątpliwości jest sporo z tego, co zauważyłem, no ale niestety nikt nie odważył się wziąć udziału jako taki przeciwnik. Może trzeba było Rockefellera zaprosić. No nie? Albo kogoś z Business Center Club. On z pewnością jest przeciwnikiem. Ty, Danielu, chciałbyś coś dodać?
Znaczy, ja bym chciał dodać, że też mam nadzieję właśnie na więcej takich akcji, a w związku z tym właśnie, że to jest mój debiut w mediach, chciałbym kogoś pozdrowić. Mógłbym? Możesz pozdrowić. Więc korzystając z okazji, pozdrawiam serdecznie moją dziewczynę Haneczkę. Mam nadzieję, że słucha, ślę buziaczki. Ślę mega szacunek dla ludzi, którzy właśnie tak jak wy, redaktorzy, robicie coś, żeby było lepiej na tym świecie. Mega szacunek dla wszystkich członków CGI za pracę, którą wkładają. I jeszcze osobiste pozdrowienia dla mojej grupy niedowiarków z Nakła i z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. Jeżeli znasz IP swojej dziewczyny, to Filip może sprawdzić, czy nas słuchała po naszych statystykach. Ani, chciałaś coś dodać na koniec? Ja myślę, że odpowiedziałam już wszystko, co miałam do powiedzenia. No ja też powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Postaram się jeszcze zapoznać dokładnie z projektem Venus, bo nie jestem jeszcze do niego przekonany w 100%, a pewnie tak gdzieś w 80%. To jest takie zdrowe podejście. Dokładnie. No, zdrowe podejście, jestem sceptykiem, ale muszę po prostu zapoznać się z pełną informacją, żeby móc jakieś wnioski na ten temat wyrobić, bo po jednej audycji to jest trochę za mało. Wiadomo. Czyli w takim razie dziękuję Wam wszystkim za udział w programie. Tobie, Danielu, Tobie, Filipie. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.